Dzisiaj taki nietypowy temat. Światłowody. Sprawdzimy sobie w tym filmiku kabelek światłowodowy, czy on jest sprawny. I sprawdzimy sobie, czy od naszego operatora internetu jest w ogóle jakikolwiek sygnał. Bo może tak być, że na przykład coś się zepsuje i nie mamy sygnału. Niestety, do sprawdzenia będzie nam potrzebna w zasadzie jedna, czasem dwie rzeczy. Ja mam jedną, bo w sumie mój taki mierniczek ma dwie rzeczy, czyli może sprawdzać, czy jest sygnał na danej długości fali, a druga sprawa ma też źródło laserowe, źródło światła, które nam wskaże, w którym miejscu mniej więcej taki paczkord światłowodowy jest uszkodzony. Sprawdzimy sobie najpierw, czy jest w ogóle sygnał od naszego dostawcy usług internetowych. W moim przypadku za taki jakby symulator operatora internetowego posłuży ten mikrotik. On jest podpięty tutaj kabelkiem światłowodowym do portu SFP. Jest wkładka i jedno z tych włókien powinno mieć sygnał. Także sprawdzamy. Włączymy sobie mierniczek. No i w tej chwili pokazuje low, brak sygnału. Jest zbyt niski, żeby nam cokolwiek pokazało. Odpinamy. I włożymy włókno B. Bo z tego co pamiętam, na B powinien być sygnał. Czyli tutaj muszę odpiąć tą zakładkę. Ważne, żeby tego światłowodu tutaj nie pobrudzić, bo jak go pobrudzimy, to no, może to powodować zaniki internetu, może to powodować problemy. Czyli jak tutaj tą czapeczkę zdejmiecie, nie wiem jak macie, bo jeżeli wyciągniecie to z jakiegoś waszego urządzenia dostępowego, no to wiadomo, tej czapeczki nie będzie, ale jeżeli wyciągniecie, nie pobrudźcie tutaj tej końcóweczki, broń Boże, nie zarysujcie, bo inaczej cały ten paczkord będzie do wyrzucenia. Trzeba będzie po prostu nowy kupić. Te światłowody są bardzo delikatne. Czyli tak, zdejmujemy czapeczkę. I tutaj do miernika, do jednej z tych końcówek po lewej stronie wkładamy. Ja sobie już włożę. I pokazuje nam sygnał minus 5. Sygnał, który nam ten miernik pokazuje, to jest tak od minus 70 do plus chyba 6, z tego co pamiętam w instrukcji. No plus 6 już jest bardzo wysoki sygnał. Tutaj oczywiście mamy taką opcję wavelength, czyli możemy sobie zmienić długość fali. Trzeba znać długość fali, na której wasz usługodawca nadaje. No mój to jest 1310 nanometrów. Ja sobie tu zmienię. Oczywiście przez to, że światło się rozprasza, to inne długości też wam się pojawią. Dobra, sprawdziliśmy sobie sygnał od naszego operatora. No widzimy, że sygnał internetu czy telewizji. No jakiś sygnał po światłowodzie na pewno jest. Dobra, przypuśćmy, że dalej nie mamy internetu. Co jeszcze możemy zrobić? Jeżeli nie macie takiego miernika, a macie na przykład tylko źródło światła, bo ten miernik ma w sobie też źródło światła laserowego, no to możecie sprawdzić jeszcze światłowód w inny sposób, czyli właśnie tym laserem. Już wam pokazuję, jak to się robi. Wtedy trzeba tutaj odpiąć stąd kabelek i przepiąć do drugiego wejścia. Już przepinamy. Kabelek mamy wpięty. No już tutaj mocy nam nie pokażę, bo wiadomo, przepięliśmy do wyjścia, które służy jako źródło światła laserowego. Uruchamiamy teraz źródło światła. U mnie ono się nazywa VFL. No i tutaj jak widzicie, w tej chwili miernik nadaje światło. Nie wiem, czy to będzie na kamerze widać, ale no widać, jest to widoczne. Tutaj światło się zapala. Troszkę takie czerwone światełko widać. I dalej już go nie widać, ale uwaga, jeżeli światłowód będzie gdzieś uszkodzony, pęknięty czy coś, to gwarantuję wam, że ten światłowód w tym miejscu, w miejscu pęknięcia będzie się palił. Mniej więcej będzie to tak wyglądać, jak go zegnę troszkę, to będzie widać. O, widzicie? Zaczyna się jarzyć tutaj to włókno, które ulegnie pęknięciu. Pamiętajcie, światłowody nie lubią wysokiego kąta zgięcia. Jeżeli go zegniecie o 90 stopni, to jest ryzyko, że szkło, które jest w nim w środku, może szczelić. I tak samo, jeżeli go zegniecie mocno, on się zacznie palić, bo światło będzie się załamywać. Może ja światło zgaszę. O, będzie lepiej widać. Gasimy sobie oświetlenie. On się teraz pali, ale przejdźmy na jakąś miejsce, gdzie jest go więcej. O, tutaj widzicie, on teraz no ledwo coś tam się żarzy, ale jak go zegnę, o, zaczyna się mocno żarzyć, czyli w tym miejscu już jest, no można powiedzieć, że uszkodzenie. Jeżeli, no oczywiście ja go zginam, więc to jest taka symulacja uszkodzenia, ale jeżeli byłby uszkodzony, to punktowo by się palił tylko w tym miejscu, no dużo mocniej nawet niż tutaj. No byłoby widać, że
z prawej strony się żarzy, a z lewej już w ogóle. To wtedy mamy na 100% uszkodzenie światłowodu. Tutaj nie wiem, nie uda mi się tego zasymulować za bardzo. O, widzicie? I tu już po lewej jest ciemniejszy, już się nie chce palić ten światłowód, więc po prostu nie przechodzi sygnał. Dobra, to taka metoda na sprawdzenie światłowodu. No, najprostsza. Niestety za bardzo inaczej tego nie zrobimy, tylko w ten sposób, bo no, można by się było pokusić o jakiś laser, taki wskaźnik, ale ciężko by wam było do niego ten światło włożyć. Nie włożycie, więc no, byłoby to trudniejsze. Taki mierniczek jak ten kupicie za chyba 240 zł. On jest od razu ze źródłem światła, ale na pewno znajdziecie jeszcze tańsze. Są też takie bez źródła światła. Możecie źródło światła laserowego osobno dokupić, takie do mierzenia światłowodów. Na pewno na Allegro czy gdzieś spokojnie to znajdziecie, jest tego pełno. Dobra, także dzięki. Do następnego filmu. Cześć.